Cześć! Zapisywanie zmian to podstawowa czynność jaką możemy wykonywać w repozytorium. Na początek chciałbym Ci wyjaśnić jak to dokładnie działa w Gitie. Tak naprawdę repozytorium możemy podzielić na trzy obszary. Jest to katalog roboczy, czyli tutaj znajdują się pliki naszego projektu. Przechowalnia, czyli miejsce do którego tymczasowo trafiają pliki, które mają przy zatwierdzeniu zostać zapisane w repozytorium. No i repozytorium, czyli folder Gita, w którym przechowywane są wszelkie informacje o naszym projekcie. W takiej strukturze na początku wprowadzamy zmiany w plikach w katalogu roboczym. Następnie z pomocą polecenia git add dodajemy je do przechowalni. Następnie gdy jesteśmy gotowi poleceniem git commit zapisujemy te zmiany w repozytorium. Wtedy następuje zresetowanie cyklu, które możemy zacząć od nowa. I według tego schematu zapisywane są pliki w lokalnym repozytorium. Jak to wygląda w repozytorium zdalnym omówimy sobie innym razem. Z tego schematu wynikają trzy stany plików. Pierwszy oznacza pliki zmodyfikowane, czyli te, do których wprowadziliśmy jakiekolwiek zmiany. Następnie poleceniem git add dodajemy wybrane przez nas pliki do przechowalni. Wtedy pliki zmieniają stan na śledzony. No i w momencie, gdy jesteśmy gotowi, zatwierdzamy zmiany poleceniem git commit i zapisujemy je w repozytorium. Jak widzisz, jest to bardzo prosty schemat, który wymaga od Ciebie znajomości dosłownie kilku poleceń. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. W terminalu przechodzę teraz do katalogu projektu. Teraz aby wykorzystywać tutaj Git, muszę zainicjalizować repozytorium. W tym momencie w katalogu projektu pojawił się folder .git, a sam Git zaczyna śledzić zmiany w naszym projekcie. Zobaczmy teraz aktualny status naszego repozytorium. Od razu Git zauważył u nas dwa pliki. Jest to plik .DS_Store powiązany z moim systemem operacyjnym oraz katalog .idea powiązany z moim edytorem. Nie ma żadnego powodu, aby przechowywać te pliki w repozytorium. W związku z tym mogę poinformować teraz Gita, aby je po prostu ignorował. Listę ignorowanych plików i folderów dodajemy do pliku gitignore, którego właśnie tworzę. Zapisuję plik i wracam do terminala. Ponownie sprawdzam status repozytorium i mam teraz wyłącznie plik gitignore, który w tym momencie posiada stan zmodyfikowany. Czyli jest dokładnie w tym miejscu. Teraz, zgodnie ze schematem, wykorzystuję polecenie git add, aby dodać go do przechowalni. Korzystając z polecenia GitHub, mogę wskazać bezpośrednio plik bądź katalog, który ma zostać dodany do kolejki, bądź też po prostu użyć kropki, aby dodać wszystkie pliki do przechowalni. Bądź ostrożny z dodawaniem wszystkich plików do przechowalni. Zawsze w takiej sytuacji sprawdzaj, co dokładnie dodałeś, aby nie było niespodzianek. W tej konkretnej sytuacji mamy tutaj jeden plik, który oczekuje na dodanie do repozytorium, czyli w tej chwili znajduje się dokładnie w tym miejscu. No i teraz nie pozostaje nic innego, jak skorzystać z polecenia Git commit, aby zapisać zmiany w repozytorium. Każdy commit może, a właściwie powinien zawierać komentarz opisujący zmiany, które wprowadzamy. Komentarz dodaję poprzez dodanie flagi m oraz zapisanie jego treści w cudzysłowie. Zmiany zostały zapisane. No i teraz ponownie sprawdzam status repozytorium. No i wygląda na to, że wszystkie dotychczasowe zmiany zostały zapisane, a my jesteśmy gotowi do wprowadzania kolejnych zmian. Chciałbym Ci teraz pokazać jeszcze jedną rzecz, która może nie być oczywista. Utworzę teraz plik index.html. Zapisuję ten plik i wracam do terminala. Ponownie sprawdzam status repozytorium. No i mamy nasz plik index.html w stanie zmodyfikowany. Tak swoją drogą, nadużywanie polecenia git status to bardzo dobra praktyka. Po prostu zawsze miej pewność, które pliki zmodyfikowałeś oraz które pliki oczekują na zatwierdzenie. No dobrze, dodaję teraz plik index.html do kolejki. Teraz status repozytorium wskazuje nam, że plik oczekuje na zatwierdzenie. Pytanie, co stanie się z nim w momencie, gdy wprowadzę do niego jakieś zmiany. No i mamy tutaj przypadek bilokacji. Mianowicie plik index.html posiada dwa stany jednocześnie. Czyli jest jednocześnie tutaj oraz tutaj. Tak naprawdę nie jest to do końca prawda. W przechowalni znajduje się jego wersja przed naszą ostatnią modyfikacją, natomiast wersja z modyfikacją znajduje się teraz w katalogu roboczym. Teraz tak naprawdę mogę zatwierdzić zmiany zapisując w repozytorium tą wersję pliku, bądź też ponownie dodać plik index.html do przechowalni. No i to właśnie zrobię. Teraz nasz plik znajduje się wyłącznie w jednym miejscu, to jest w przechowalni. Ponownie zatwierdzam zmianę i zapisuję je w repozytorium. W momencie gdy uruchomię polecenie git commit bez zapisywania komentarza zostanie uruchomiony domyślny edytor, w moim przypadku jest to sublime text, z pomocą którego mogę uzupełnić komentarz. Zapisuję zmiany i zamykam plik. Commit został teraz dodany poprawnie. Nasze repozytorium po raz kolejny jest gotowe na kolejne zmiany. Podsumowując, zapisywanie zmian w repozytorium jest naprawdę bardzo łatwe. Tak naprawdę musisz zapamiętać i zrozumieć ten schemat oraz zapamiętać kilka poleceń, które wykorzystaliśmy w tym filmie. Oczywiście poruszyliśmy tutaj temat wyłącznie zapisywania zmian w lokalnym repozytorium, natomiast pozostałe możliwości GITA omówimy sobie w kolejnych filmach. Do usłyszenia!